OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko, a to jest podcast, w którym rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, szczególnie młodych ludzi. Niestety, problemy psychiczne ma coraz więcej nastolatków. Warto się im przyjrzeć, żeby wiedzieć kiedy i jak zareagować. Dzisiaj o tym porozmawiam z doktorem habilitowanym Maciejem Pileckim, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. To jest trudny proces i dla dzieci, i nastolatków, i dla rodziców. Kiedy warto spojrzeć na to, że przydałaby się jakaś pomoc? Hmm. E, pomoc specjalisty. Kiedy sięgnąć po taką pomoc? Hmm. To dziękuję, że, 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 że pani redaktor powiedziała o rodzicach, bo, bo oni rzeczywiście w tym procesie są też bardzo ważni, dlatego że my. Mówiąc o separowaniu się indywidualniu dziecka, musimy też pamiętać o takim procesie koseparacji, koindywiduacji rodziców, czyli takim procesie, w którym my nagle po kilkunastu latach bycia rodzicami, yy, yy, gdzie dziecko wkomponowane jest jakoś w naszą relację z drugim rodzicem albo w nasze życie, jeśli wychowujemy dziecko jakoś bez dużego takiego bycia, czy takiej trójkątnej relacji z, z drugim rodzicem, że to dziecko zaczyna nasze życie opuszczać, iść w swoją stronę. I my też musimy się do tego jakoś zaadoptować. To w, w języku terapii rodzin używana jest taka metafora syndromu pustego gniazda, czyli takiego momentu, w którym my musimy pogodzić się z tym, że nasze życie po... Kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu latach, jeśli mamy kolejne dzieci, wraca do takiego etapu, w którym nagle nie mamy się kim opiekować, że ktoś już nas nie potrzebuje. No i czasami zdarza się tak, że my jakoś tak nie, nie jesteśmy też na, to, na, na tą zmianę w naszym życiu gotowi, i to wtedy może utrudniać procesy. Procesy separowania się naszego dziecka, ale właśnie dlatego ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość tego, jak trudny, trudny jest to moment. No, on jest obiektywnie trudny, no bo jeśli przychodzi do mnie, przychodzą do mnie rodzice z dzieckiem, które ma 16 lat, i dyskusja dotyczy tego, czy dziecko powinno być w domu o godzinie 21 czy 22. To, jak ja rodzicom mówię, że za dwa lata dziecko jest pełnoletnie i teoretycznie nie musi się już im opowiadać o której godzinie będzie wracać do domu zgodnie z prawem polskim, to większość rodziców blednie. No bo tak jakoś nie myśli kategorią taką, że dwa lata, bo to jest bardzo krótki okres w życiu, no może nie bardzo, ale krótki okres w życiu dorosłej osoby, że za dwa lata relacja z dzieckiem zmieni się w bardzo znaczący. Sposób. No, no, że jeśli nie wiem, w 16 roku życia to ma być 21, to w 17 roku życia powinna być która, żeby dojść do momentu, w którym dziecko to będzie już raczej ukłon w naszą stronę dziecka, jeśli my, jeśli ono będzie nam mówiło, o której godzinie wróci, wróci do domu. Oczywiście my potem zaczynamy. Często używać tych argumentów, takich czy rodzice używają tych argumentów, dopóki jesteś na moim utrzymaniu, póki ze mną mieszkasz, to. No ale to już jest taka gra powiedzmy tak, poza prawem i rozwojem. Mhm. Dlatego, to, dlatego to jest taki trudny moment. No też, po, 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 pogodzenie się z tym, y, 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 że nasze dziecko y, zaczyna wchodzić w intymne relacje, że zaczyna mieć swój świat, taki świat, do którego nas nie dopuszcza, i, i no, musimy mieć jakąś nadzieję na to, że dokonaliśmy y, na tyle dobrej roboty wcześniej, y, że, że będzie się mogło zaopiekować sobą i zająć sobą. No, to jest y, y, bardzo y, y, też dla rodziców y, duże, duże wyzwanie czasami. A jak szukać takiego specjalisty, który mogłyby pomóc w sytuacji, kiedy rodzice sobie z tym nie radzą, ale też no, dziecko ma w związku z tym problemy, bo wiadomo, że te strony jakoś się powinny dogadywać. Czy to powinien być jeden specjalista, czy, czy oddzielny dla rodziców, oddzielny dla dziecka? Mhm. Wybór specjalisty zdrowia psychicznego, który zajmie się naszymi, naszym dzieckiem, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie i to spotkanie, jeśli to będzie wybór terapeuty indywidualnego dla dziecka, to będzie jedna z najważniejszych relacji w życiu, jakie nasze dziecko będzie mieć. I dlatego dobrze dokonać tego wyboru w jakiś bardzo świadomy sposób. Ja pracuję jako psychiatra, rzadziej teraz prowadzę procesy terapeutyczne, też superwizuję procesy terapeutyczne innych psychoterapeutów, ale jak przychodzi do mnie, przychodzi do mnie rodzina z, z, z nastolatkiem czy z dzieckiem, który jest pod opieką terapeutyczną, to jak nie znam tej osoby, to zadaję takie pytanie, w jakiej modalności ten terapeuta pracuje. I większość rodziców nie wie. Znaczy nie wie, jaki rodzaj psychoterapii uprawia terapeuta, który zajmuje się ich dzieckiem. I nie wie, jakie wykształcenie ma terapeuta. No a to są dość istotne wybory. Może... My, będąc rodzicami, nie musimy tak znać różnic pomiędzy psychoanalizą, terapią psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną, klasyczną, trzecim nurtem, czyli terapią schematów, terapią dialektyczno-behawioralną, terapią egzystencjalno-doświadczeniową czy eklektyczną, ale na pewno warto sprawdzić to. Jakie wykształcenie ma nasz terapeuta, którego chcemy spotkać z naszym dzieckiem? Czy jest w jakimś szkoleniu terapeutycznym? Jakie to jest szkolenie? Na którym roku szkolenia ta osoba jest? Czy ma certyfikat jakiejś szkoły psychoterapii? Czy ma specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży? Bo teraz. Coraz więcej terapeutów ma taką specjalizację. Czy jest pod super, czy pracuje pod superwizją, czyli że jest osoba, która pomaga, wspiera terapeutę w tym, żeby no, uniknąć różnych typowych problemów, które pojawiają się w procesie psychoterapii. No i też to pytanie, na które terapeuta, którego wybieramy dla naszego dziecka, powinien udzielić odpowiedź, jest, czy. W wypadku naszego dziecka będzie bardziej przydatna terapia indywidualna, terapia rodzin, terapia grupowa, no i też czy nurt, w którym pracuję, jest takim nurtem, który, w którym są dowody naukowe, doświadczenia albo opinie ekspertów, że on w problemie naszego dziecka będzie pomocny. A zdanie dziecka, jak bardzo tutaj się liczy? No bo jeżeli dziecko powie. Nie, nie podoba mi się ten terapeuta, i mówi tak już po, który, o którymś z kolei. Na ile warto robić to na siłę, na ile warto wziąć pod uwagę to zdanie? No, zdarza się, niestety, tak, że dziecko ma rację. Zwłaszcza jeśli psychoterapią dzieci i młodzieży zajmują się osoby, które nie mają wykształcenia w tym kierunku. Na przykład, jedną z zasad pracy z dziećmi, z młodzieżą jest to, że my, pracując z nastolatkami, nie używamy milczenia. Czy jesteśmy aktywniejsi, że, że staramy się bardziej dbać o komfort dziecka niż o to, żeby mm, pracować technicznie w taki sposób, żeby no, rozwijało się coś takiego, przepraszam, może jest slangu jak nerwica przeniesieniowa, czyli żeby dziecko w relacji z nami się zregresowało i żeby zaczęły różne. Y, trudne rzeczy z przeszłości wychodzić w relacji z terapeutą. Czas, tak się zdarza, że pracujemy z dorosłym, ale z dzieckiem to będzie na przykład w paradokmacie no raczej błąd w pracy. Więc zdarza się tak, że dziecko ma rację, bo mówi no ten mój terapeuta nic mi nie mówi, tylko cały czas ze mną milczy. Albo, że ten terapeuta nie daje mi dojść do słowa i opowiada o swojej rodzinie i o swoim życiu albo ten terapeuta mnie nie słucha i zdarza się, że przegląda komórkę i wysyła SMS-y, no to warto tego, co mówi dziecko, wysłuchać. Natomiast jeśli dzieje się tak, że, że nasze dziecko kolejny raz, przy kolejnej, przy kolejnym terapeucie mówi, że to jest osoba, która jest no, nie taka, nie, 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 nie jest usatysfakcjonowana, no to wtedy Warto zastanowić się nad tym, czy my przypadkiem nie wybieramy dla dziecka takiej szkoły psychoterapii, która, na którą dziecko w tym momencie nie jest gotowe, że potrzebuje czegoś innego? Czy rzeczywiście potrzebuje terapii indywidualnej, czy nie powinno potrzebować terapii rodzinnej? Czy jest coś, co my w relacji z dzieckiem możemy zrobić, żeby ugruntować tą myśl dziecka, o tym, że te spotkania będą, my, my jako rodzice możemy zrobić, żeby jakoś dziecko wesprzeć w tym, żeby chodziło na, na psychoterapię. Y takie najczęstsze błędy, jakie robią rodzice w procesie, w procesie psychoterapii swoich dzieci, to mówię tutaj głównie o terapii indywidualnej, no to pierwszy błąd polega na tym, że rodzice uwikłują w jakiś sposób terapeutę we własne sprawy. Czyli że na przykład yy, zaczynają traktować terapeutę trochę jak takiego terapeutę dla siebie, a nie dla. Dziecka. Oczywiście, jeśli tak się dzieje, to może oznaczać, że tu bardziej by się przydała terapia rodzin niż terapia indywidualna. Drugi błąd, który rodzice popełniają, jest taki, że zaczynają jakiś rodzaj takiej rywalizacji z terapeutą sprawdzania tego, co robi terapeuta, irytowania się na to, co dziecko czasami, no, wybierając bardzo te fragmenty, które mu jakoś pasują do danego momentu, przynosi, mówi, że terapeuta powiedział w czasie sesji terapeutycznej. No, i też to, co, to, co jest błędem popełnianym przez, czasami przez terapeutów, wiąże się z tym, że nie doceniają znaczenia relacji, jaka się wytwarza pomiędzy dzieckiem a terapeutą, i ją zbyt szybko przerywają. Że tutaj... A tu może być jakiś element zazdrości? Znaczy, to to. to, to to jest naturalne, że jeśli nasze dziecko przychodzi do nas i mówi o tym, że jakaś inna osoba zaczyna być dla niego ważna, to naturalne jest to, że jest w nas jakiś rodzaj takiego, ta, 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 takiej nutki zazdrości. Ale że, że jakoś powinniśmy uświadomić sobie to, że ta relacja no, może być czymś, co. Albo pomoże naszemu dziecku poradzić sobie z objawami, albo pozwoli mu przetrwać najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych okresów w życiu, jakim jest dojrzewanie. Bo zdarza się tak, że rodzice przychodzą i mówią: No, terapeuta nie pomaga. Ale w moim poczuciu, jak się przyglądam wtedy intensywności objawów, intensywności problemów, które, z którymi mierzy się dziecko. No, to mam takie poczucie, wydaje mi się, że to nie jest tak, że terapeuta nie pomaga, tylko że jego pomoc polega na tym, że nie jest, nie jest gorzej, że pozwala jakoś młodemu człowiekowi <laughs> przetrwać trudny okres w życiu, no i nie, nie popełnić jakichś błędów, które będą pociągały bardzo poważne konsekwencje w życiu. Jak na przykład radzenie sobie, czy taka intensyfikacja, czy w ogóle utrwalenie się takiego modelu. Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, na przykład poprzez branie narkotyków, <laughs> niszczenie swojego ciała na różne sposoby. A jeżeli jest tak, że dziecko jest zamknięte w sobie, nie chce rozmawiać, mówi, że nie pójdzie do psychologa, nie pójdzie do psychoterapeuty, <laughs> absolutnie nie i przychodzi na taką wizytę i jest no, mur milczenia. <laughs> y to osoba doświadczona w pracy z dziećmi, z młodzieżą, nie powinna się z tego powodu zniechęcić. Ponieważ my nie oczekujemy od naszego pacjenta, od osoby, która do nas przychodzi, tego, żeby to ona zapełniła czas słowami. Że czasami to to musi potrwać, że na przykład jak pracujemy z pacjentami, którzy są mutystyczni, czyli takimi pacjentami, którzy nie mówią, czy mówią tylko do bardzo wąskiego kręgu bliskich osób, to, to zdarza się tak, że do pierwszych słów wypowiedzianych do terapeuty przez pacjenta mija od początku terapii pół roku albo rok. No? Że wtedy terapeuta po prostu. Jest z dzieckiem, jest z nastolatkiem przez 45 minut, sam mówi, bawi się z nim, jest w jakiejś własnej aktywności. To, to milczenie jest nie jest. Czymś, co uniemożliwia psychoterapię, tylko też jest jakimś komunikatem, też jest jakąś wypowiedzią, które ma dziecko na początku takiego procesu terapeutyczno-diagnostycznego, i my w to milczenie też no, jakoś musimy się wsłuchać, tak jak wsłuchujemy się w słowa. A jeżeli dziecko się buntuje i mówi, że nie potrzebuje i nie chce iść do psychoterapeuty? No wtedy też nasza rola polega na tym, żebyśmy. Ten bunt w czasie pierwszego spotkania jakoś przyjęli, zrozumieli go i. Dokonali takiej interwencji, która umożliwi kolejne spotkanie. Dla niektórych nastolatków myśl taka, że będą do nas przychodzili na terapię przez najbliższe trzy miesiące, pół roku, czy rok, jest przerażająca. Zdarza się tak, że na przykład z osobą nastoletnią umawiamy się, czy umawiam się tylko na następne spotkanie. My, że my będziemy na każdym kolejnym spotkaniu decydować o tym, czy spotkamy się znowu I robię to szalenie poważnie. No bo, jeśli, bo, bo jeśli też my nie damy pacjentowi osobie, która, yy, która do nas przychodzi, takiej, yy, takiego, takiej autonomii w podejmowaniu decyzji no i, z, i potem mierzeniu się z konsekwencjami tej decyzji, no to właściwie też trochę działamy przeciwko tym procesom, które chcielibyśmy wzmacniać, czyli procesom yy, związanym z yy, dojrzewaniem, yy. Nie terapeuta wyszkolony w pracy z dziećmi, z młodzieżą, nie wystraszy się milczenia, nie wystraszy się złości, nie wystraszy się przekleństw, tylko potraktuje to jako rodzaj wypowiedzi, która właśnie musi być jakoś przyjęta, wysłuchana i zrozumiana. OSHI Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.